Cześć, witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. To, co chcę wam przekazać, jest już potwierdzone, ale ogólnie się w polskich mediach o tym nie mówi. Burza słoneczna, która nie wiem, za 1-1,5 dnia minie Ziemię. Minie ją w odległości od 1,5 do 5-6 milionów kilometrów. A jak każdy wie, w skali kosmicznej jest to bardzo mało. I przy mijaniu Ziemi mogą wystąpić zakłócenia na falach radiowych UKF, CB radiach, nawigacja satelitarna może nie działać. Mogą być problemy z internetem radiowym, telewizją naziemną. Telewizją naziemną mogą być problemy w dostawach prądu. Telefonia komórkowa tak samo może niezbyt dobrze działać z tego powodu właśnie, że po prostu na liniach wysokiego napięcia mogą się indukować prądy poprzez właśnie zwiększone naładowanie cząstkami atmosfery ziemskiej. Więc bądźcie spokojni. To sobie przeleci i poleci sobie dalej. Tym razem minął nas o włos. Ciekawe, jak będzie następnym razem. Jestem ciekaw, czy świat ma zapasy transformatorów. Jedna budowa takiego ciapusia w Chinach i w Niemczech trwa 1,5 roku. Kolejka jest w chuj wielka. Zadam, jak to ktoś powiedział, nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi. Zadam pytanie. Ile zapasowych dużych transformatorów przemysłowych ma Polska? Powiem to szczerze. Mamy może tylko jeden. Nasze Ministerstwo Energetyki nic kurwa nie robi w tym sprawie. A pisałem do ludzi, którzy się tym zajmują, że może wystąpić taka sytuacja, żeby zakupili więcej transformatorów dużych, przemysłowych i tak dalej do elektrowni. Sami wiecie, o co mi chodzi, więc nie będę tu się rozgadywał. Po prostu świat nie jest przygotowany na to, że jak burza taka słoneczna, bardzo mocna przyjdzie, to możemy zostać pozbawieni prądu. No niestety. Nie ma co się wściekać, ani teraz płakać, bo takie zjawiska będą się działy, one się działy w przeszłości, będą się działy z powrotem, no niestety. I tyle. Wszystko będzie dobrze. Przejdziemy przez to wszyscy razem. Nikt nie zostanie pozostawiony na lodzie. Miłego dnia.